Jezu, ufam Tobie. Krzyż w kościele świętego Józefa, Hamburg-Wandsbek. Włączony z krzyżem na Wronieckiej, gdzie modli się nasz ksiądz Michał Woźnicki, wybrany przez Matkę Bożą, urodzony 20 stycznia 1966 roku w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie wychowywali się kapłani urodzeni w Hamburgu. Ksiądz Józef Woźniak, urodzony 7 lutego 1913 roku w Hamburgu. Ksiądz Józef Warszawski, urodzony 2 marca 1903 roku w Hamburgu. Kapłani, którzy byli kapłanami już podczas II wojny światowej. Ksiądz Józef Woźniak, jego pierwsza placówka był klasztor w Owińskach, gdzie w szpitalu zamordowano 1000 pacjentów. Tego dnia zamordowano w Bydgoszczy prezydenta Bydgoszczy urodzonego w Tulcach, Barciszewskiego, razem z synem Januszem. Potem ksiądz Józef Woźniak był więźniem Dachau. Po wojnie był duszpasterzem dla Polaków, którzy byli tu w więzieniach, w szpitalach. Było tutaj 50 kapłanów, w tym 6 kapłanów, którzy przeszli Dachau. Półtora miliona Polaków w Centrum Chrześcijaństwa w Hamburgu, Patriarchacie Północy. Był kustoszem w Tulcach. Ksiądz Józef Warszawski był duszpasterzem podczas Powstania Warszawskiego. Uratował wielu ludzi. Obaj spotkali się w 1945 roku tutaj w Hamburgu, gdzie służyli Polonii. Ksiądz Józef Warszawski był potem w Anglii i w Watykańskie Radio prowadził. Zmarł w Warszawie. Ilu jest tysięcy kapłanów, którzy przeszli Dachau i wyzwolił ich święty Józef. Kowale programu zostali zwolnieni. Tego dnia Amerykanie zabili 560 Niemców. Utworzono dla nich jako miejsce modlitwy, gdzie się spotykali. Sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Zorganizowali kapłana polskiego dla Kalisza na te czasy zakłamania i zamętu. Wrócił się tego samego dnia, co ksiądz Michał Woźnicki 20 stycznia w 1966 roku w Izraelu. 9 sierpnia w 1983 roku, w rocznicę zamęczenia Dachau, w Auschwitzu Edyty Stein i 560 Żydów zabito w Gdańsku Polaka, muzyka Jacka Stefańskiego. Żyd z Izraela w Ameryce został kapłanem i jest kapłanem w Kaliszu. Zaczął od seminarium duchownego, którego już nie ma. Był ksiądz Michał w Kaliszu 21 marca. Ten dzień, wielki dzień, rocznica Wielkiego Czwartku w Stutthofie i rocznica, kiedy ksiądz Wielunian w Częstochowie powiedział Polska zmartwychwstanie w 40 roku. Zamęczony za to w Dachau. A księża zostali 66.
zlikwidowani w Stutthofie 22 marca w 40 roku. Wśród nich ksiądz Bronisław Komorowski. Ksiądz Michał Woźniak, jego modlitwa również jest, osiąga Hamburg, gdzie za niego modli się ksiądz Klaus Bocak. W ratuszu jest burmistrz urodzony tego samego dnia co ksiądz Michał Woźnicki, 20 stycznia w 1966 roku. 1 stycznia w sali cesarskiej, a jednym z cesarzy, 50. cesarzem, był wnuk Jana III Sobieskiego, Karol VII, koronowany przez brata we Frankfurcie nad Menem 12 lutego 1742 roku. Przyjęcie noworoczne było w sali cesarskiej przez częczał szczepieniem. Szczepieniem wyszczepił 1000 Hamburczyków. A potem wspólnie wszyscy zaplanowali 666. rocznicę uczty świętego Macieja w Hamburgu, która odbywała się również za panowania króla Kazimierza Wielkiego. Zorganizowali tam lepszą ucztę. Napad na Ukrainę 24 lutego 2022. Zło triumfuje. Jezu Chryste, Synu Dawida. Rosja, Matka Boska, ukazała się tam 2 marca w 1917 roku. Gdy abdykował car, który został wybrany na cara króla Polski, koronowany 20 października w 1894 roku po objawieniu się Matki Boskiej w Oświęcimiu. Maksymilian Kolbe miał 5 miesięcy. Również Rudolf Hess, nawrócony, który prowadził połączenie Hamburga 1 kwietnia w 1937 roku w hamburskim ratuszu. Został zlikwidowany dopiero 17 sierpnia w 1987 roku w Berlinie. Pan świata panuje. Matko Boża, chroni naszego księdza Michała Woźnickiego i wszystkich kapłanów, którzy są wierni. Wierni słudzy serca Jezusowego. I prosimy wszystkich zamęczonych kapłanów, wszystkich królów polskich. Zawierzamy królowej Polski, która też tutaj jest. Matce Bożej, królowi świata, Jezu, ufam.